Gołym okiem widać, że ten rok w SMLW stoi pod znakiem dociepleń. Część z nich jeszcze trwa, część dobiegła już końca. Na samym osiedlu Jagiellońska prace termomodernizacyjne zaplanowano na 4 budynkach. W trakcie jest docieplanie bloków 19, 31 i 41. Zakończyło się już na budynku numer 9. W tę środę rano odbył się jego odbiór techniczny. To budynek jeden z 26, które są objęte tą umową o dociepleniu i potwierdza się dobra jakość tych robót. Firma nie sprawia nam problemów, no, zwłaszcza w takich trudnych sytuacjach na styku z lokatorem, które występują, też się sprawdza, które są równie ważne jak sama robota. Bo w wielu przypadkach się zdarzało, że ze względu na sprzeciwy mieszkańców prace termomodernizacyjne trzeba było nieco hamować. Sami Państwo wiecie, że wcześniej było takich troszeczkę problemów, jeżeli chodzi o lokatorów, którzy nie chcieli skuwać terakoty, nie dali, prawda, nie do końca, żeby zrobić nową wylewkę. No jednak no wszystkim nam zależy na tym, żeby jednak te budynki były i docieplone, i estetyczne. Staramy się, no tutaj wspólnie i my, i lokatorzy, i sąsiedzi starają się również nam pomóc, także no jakoś te prace posuwają się do przodu w miarę szybko. A także sprawnie i solidnie. Nie tylko zresztą na bloku numer 9. Pracownicy z Jabłonowskiej Spółki Budowlanej, prowadzący z ramienia SMLW nadzór budowlany, przy każdym z dotychczasowych odbiorów budynków nie mieli zastrzeżeń do pracy wykonawcy. Zdarzają się drobne usterki, owszem, ale to nie są usterki, które by dyskwalifikowały firmę. Coś niedomalowane, trzeba doczyścić jakieś okienko. Naturalne sprawy. Przy takim szerokim froncie robót zdarza się to. Ale nie mamy firmie nic do zarzucenia. Nic do zarzucenia nie ma również administracja osiedla. Współpraca z firmą, która wykonuje docieplenia, oczywiście wygląda bardzo dobrze. Są to ludzie przede wszystkim fachowcy, ludzie, którzy są na czas w pracy. No prace, jak sami Państwo widzicie, są wykonywane szybko, sprawnie i dobrze. Każdy budynek po oddaniu jest i estetyczny, i teren wokół budynku również jest uprzątnięty. Poza 4 docieplanymi budynkami na osiedlu Jagiellońska w tym roku nie przewiduje się już więcej termomodernizacji. Kilkanaście lat temu spółdzielczy klub Scena 210 niemal każdego dnia tętnił życiem. I choć w sposobie spędzania wolnego czasu rodaków dokonała się rewolucja, powrót do przeszłości wciąż jest możliwy. Wierzą w to m.in. radni z osiedla Sobieskiego. W sobotę zaproponowali oni mieszkańcom kolejne sentymentalne, muzyczne popołudnie. Dzisiejsze spotkanie, nie imprezę, organizujemy z okazji zbliżającego się Dnia Matki. A korzystając z okazji, nie możemy pozwolić sobie na zapomnienie o naszych kochanych tatusiach. Jak to często bywa, wśród konsumentów kultury dominowały jednak mamy. Kultury, ale też przygotowanego przez organizatorów smacznego poczęstunku. Wszystko to przy naszpikowanym szlagierami, stylowym akompaniamencie znanego już spółdzielcom zespołu Bodo Bodo. Kto się wdrapie na szczyt tego świata, poznam jego i czas. Co do imprezowego zapału spółdzielców, wiary nie brakuje na pewno osiedlowym radnym. Muszą tylko mocno popracować nad tym, aby kulturalny renesans stał się faktem. Jeżeli chodzi o spotkania, jakie by to nie były, czy w grę wchodzi śpiew, czy taniec, to zainteresowanie jest ogromne. Także my musimy dołożyć wszelkich starań, żeby tych spotkań było jak najwięcej. Pomoże w tym także założone niedawno lokalne Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie, z tą różnicą, że latem jego członkowie chcą zabrać mieszkańców w plener. Już dzisiaj serdecznie zapraszam na festynę, które będziemy organizowali zarówno na osiedlu młodych, jak i na osiedlu Sobieskiego i na osiedlu Jagiellońska. Później, jak się ochłodzi, to wrócimy do tańców, do śpiewu, tak żeby integrować się z mieszkańcami. Jak zatem widać, w najbliższym czasie nuda im raczej nie grozi, pod warunkiem, że z tegorocznych propozycji kulturalnych będą mieli czas i ochotę korzystać.